Na pewno kibicom to się mogło podobać. No, moim zdaniem nie zaprezentowaliśmy swojej najlepszej siatkówki. Momentami graliśmy bardzo źle. No, ale trzeba oddać, że Olsztyn też się zagrał kapitalne spotkanie. I minimalnie przegrał. No, mieli trochę pecha, bo mieli tą piłkę jedną w górze, co dostałem w głowę i tam szczęśliwie się odbiła. Mogli to wygrać. No, na szczęście my wygrywamy, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji przed rewanżem. Tak naprawdę fizycznie najlepiej wyglądaliśmy w trzecim meczu w Rzeszowie po 10 godzinach podróży i kilkunastu setach naprawdę ciężkich. To jakie obserwowałem i Toma i Janka Hadrawę, to naprawdę prezentowali się super, co świadczy jakby o tym, jak pracujemy, bo reguła na takie regenerowanie, reguła na takie granie dniu po meczu playoffów, to jest po prostu trenowanie z tym samym obciążeniem jak mecz. Jeżeli trenujesz z tym samym obciążeniem na mecz, to jest dla ciebie jak trening. Jeżeli trenujesz półtorej godziny i idziesz do domu, to zagrasz 5 setów i dochodzisz tydzień. Byliśmy tak blisko, mieliśmy meczową piłkę w górze. Niestety nie skończyłem. Jedziemy walczyć, nie? Mieliśmy taki sam wynik w poprzednim meczu z Rzeszowem, więc jedziemy teraz do Kędzierzyna i będziemy walczyć. Mając piłkę meczową w górze, nie skończyliśmy. Myślę, że szkoda tego bardzo. Zasłużyliśmy dzisiaj na zwycięstwo, ale Zachsa to nie jest byle jaka drużyna, to jest najlepsza drużyna w Polsce i myślę, że pokazali dzisiaj charakter przede wszystkim. Szczęście sprzyja lepszym. Jeżeli robisz przy meczowej piłce wyblok głową, to nie są umiejętności, to nie jest taktyka, to jest szczęście i tak po prostu było dzisiaj, że to co Buszu przed chwilą powiedział, no my graliśmy dzisiaj lepszą siatkówkę niż Zachsa, ale to Zachsa dobrze gra te końcówki, to Zachsa to dzisiaj wygrała i może to się skończyć tak, że pojedziemy do Kędzierzyna i teraz zderzymy się ze ścianą i przegramy 3-0, no ale fakty są takie, że dzisiaj graliśmy naprawdę bardzo dobrze i mieliśmy piłkę meczową w górze i chyba 23-20 na 2-1, więc mieliśmy dzisiaj naprawdę sporo szans, ale ich nie wykorzystaliśmy i wtedy szczęście sprzyja lepszym. Troszkę się rozkręciliśmy, widać, że dobrze jesteśmy przygotowani do tych playoffów. Dostaliśmy po ostatnich meczach wiatr w żagle i naprawdę dobrze się czujemy na boisku i ze sobą i chcemy ten sezon jak najlepiej skończyć. Tak patrząc na to spotkanie, to na pewno Olsztyn grał dzisiaj dużo lepiej od nas i my cieszymy się z tego, że taki wynik i że będziemy wracać do Kędzierzyna ze zwycięstwem, bo naprawdę było dzisiaj ciężko i myślę, że tak jakby zobaczyć, to naprawdę zasługiwali dzisiaj na coś więcej. Sportowo im dorównywaliśmy, ale oni naprawdę w najważniejszych momentach super zachowali się, jeśli chodzi o wytrzymałość psychiczną. No, patrząc na to spotkanie, to chyba lepiej z marszu, bo prezentowali się dużo lepiej od nas i my czekaliśmy, mieliśmy czas, żeby potrenować. A tu drużyna z Olsztyna grała bardzo ciężkie dwa spotkania na ciężkim terenie w Rzeszowie. I dzisiaj pokazali, że to nie jest łatwa rywalizacja i nic nie jest jeszcze przesądzone. Zachsa zagrała kapitalnie i myślę, że też zasłużyła na zwycięstwo. Z końcówką trzeciego seta naprawdę wytrzymali nas nerwowo i tutaj myślę, że nas troszkę też złamali, mimo tego, że nie było później tego widać na boisku, ale jednak przegraliśmy wygranego seta.